Dzień dobry, szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Dzięki licznym marszom, protestom i podpisom Telewizja Trwam wywalczyła miejsce na cyfrowym multipleksie. Teraz jednak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rzuca kolejne kłody pod nogi katolickiej stacji. Mowa o karze w wysokości 50 tysięcy złotych za rzekomą aprobatę dla zachowań sprzecznych z prawem podczas Marszu Niepodległości przed rokiem. Doszło wtedy do podpalenia tęczy, symbolu środowisk LGBT. Decyzja Krajowej Rady wzbudziła oburzenie wielu środowisk, a społeczeństwo ponownie wyjdzie na ulicę. 11 października przed warszawską siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbędzie się protest w obronie Telewizji Trwam. To wyraz sprzeciwu wobec działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nałożyła na katolicką stację karę w wysokości 50 tysięcy złotych. Chodzi o wypowiedzi, które padły podczas podpalenia tęczy w trakcie Marszu Niepodległości przed rokiem. To także, panie doktorze, symbol, że ci ludzie nie godzą się na zachwianie fundamentów polskiej rodziny, że chcą zdrowej polskiej rodziny, normalnego związku. Mężczyzny i kobiety, rodziny silnej Bogiem. No tak, występują w obronie normalności przeciwko dewiacjom, które są lansowane. To nie może być symbolem Warszawy, ta tęcza, którą by niektórzy chcieli, żeby ona była tym symbolem Warszawy. To jest widok przerażający, tęcza naprzeciwko Kościoła Najświętszego Zbawiciela. Zdaniem Krajowej Rady słowa, które padły w rozmowie, naruszają ustawę o radiofonii i telewizji. Stwierdziliśmy naruszenie artykułu 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Mówi on o tym, że nie wolno sugerować aprobaty dla działań i zachowań sprzecznych z prawem. Nie wolno też chwalić niszczenia cudzej własności w celu wyrażenia własnych przekonań. Jednak to, co zdaniem Krajowej Rady jest naruszeniem ustawy o radiofonii i telewizji, w opinii prawników nie narusza jej artykułów. Jest to bowiem, jak zapisano w komunikacie, jedynie wrażenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka. Ocena materiału wyemitowanego przez Telewizję Trwam jest wyjątkowo subiektywna, o czym świadczy chociażby komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w którym jest mowa o wrażeniu, a nie o obiektywnym stwierdzeniu naruszenia artykułu 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Stąd odwołaniu się Telewizji Trwam od decyzji Krajowej Rady będzie towarzyszył protest, którego organizatorem jest Prawica Rzeczypospolitej. A teraz Kraków, Łagiewniki. Tam w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozpocznie się dziś trzeci Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia. Będzie on przebiegał pod hasłem Jan Paweł II, apostoł Bożego Miłosierdzia. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach to szczególne miejsce. To tu ostatnie lata swojego życia spędziła święta siostra Faustyna Kowalska. Tutaj także w 2002 roku błogosławiony Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. To, powiedziałbym, jest nasza wdzięczność, jednocześnie przypomnienie o tym, że Jan Paweł II był papieżem miłosierdzia, jest po dziś dzień papieżem miłosierdzia i nam współczesnemu światu tą drogę miłosierdzia proponuje. Kongres będzie okazją do dzielenia się doświadczeniami kultu Bożego Miłosierdzia. Pierwszy taki kongres międzynarodowy apostołów Bożego Miłosierdzia odbył się już w 1996 roku. Potem były kolejne i właśnie do tej tradycji wracamy, organizując kongres w tym roku. Wśród prelegentów znajdą się między innymi gospodarz kongresu ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, który przez całe lata był blisko Jana Pawła II, ksiądz prałat Sławomir Oder, który prowadził proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II. Głos zabierze także dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, który będzie mówił o apostolstwie Bożego Miłosierdzia w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Nie zabraknie również świadectw czcicieli Bożego Miłosierdzia nie tylko tu z Polski, ale także z zagranicy, z Czech, ze Słowacji, Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Argentyny czy Australii. Będzie to spotkanie i refleksyjne, ale przede wszystkim modlitewne. Byśmy ugruntowali się w tym dziele, byśmy nie tylko mówili o Miłosierdziu Bożym, ale abyśmy to orędzie nieśli całemu światu. Przenosimy się na Litwę. Usuwanie dwujęzycznych tablic z nazwami ulic w rejonie Solecznickim nabiera tempa. Praktycznie nie ma ich już na budynkach użyteczności publicznej. Znajdują się jeszcze na prywatnych domach. To przede wszystkim uderzenie w licznie mieszkających tam Polaków.
Litwa, choć ratyfikowała konwencję Rady Europy, która pozwala na używanie dwujęzycznych nazw informacyjnych, zwłaszcza tam, gdzie mniejszość narodowa zwarcie zamieszkuje dany teren, nie przestrzega jej przepisów. Choć rejon solecznicki w 80% zamieszkały jest przez Polaków, a rejon wileński w 60% z ogólnej liczby mieszkańców, nie mogą oni używać polskich nazw ulic. Władze Litwy nie wywiązały się także z traktatu polsko-litewskiego o dobrym sąsiedztwie. Zdaniem doktora Bogusława Rogalskiego, doradcy Akcji Polaków na Litwie, pokazuje to nieudolność polskiej dyplomacji. Nie potrafi ona bowiem wymusić na stronie litewskiej respektowania podstawowych praw człowieka i mniejszości narodowych. Dzisiaj na Litwie mamy do czynienia z jawną i otwartą dyskryminacją Polaków, którzy tam mieszkają, bo dwujęzyczne nazwy informacyjne. Tutaj również chodzi o informacyjne napisy po polsku, na przykład na autobusach, które są zdejmowane i za które grożą wielkie kary nakładane przez rząd litewski. Ale przypomnę, że nie tylko o nazwy chodzi. Polacy na Wileńszczyźnie nie mogą zapisywać w języku oryginalnym, czyli w języku polskim, swojego nazwiska. Te nazwiska są zapisywane czcionką litewską i są zmieniane i dostosowywane do wymogów języka litewskiego. To jest ewenement w skali światowej. Wciąż nierozwiązana pozostaje jeszcze inna kwestia. Jak wskazuje dr Bogusław Rogalski, Litwini nie zwracają Polakom zagarniętej na Wileńszczyźnie ziemi jeszcze w czasach sowieckich. Jeśli nic się nie zmieni, to za 50 lat na tym terenie nikt nie będzie mówił po polsku. Ma temu służyć również nowa ustawa oświatowa i mniejszościowa, nad którą pracuje Litwa. W jej planach jest całkowita eliminacja nauczania niektórych przedmiotów szkolnych w języku polskim. Po potwierdzeniu pierwszego przypadku zakażenia ebolą w Stanach Zjednoczonych władze sanitarne zapewniły, że nie ma groźby wybuchu epidemii w tym kraju. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że pojawiła się nadzieja na dostępność jeszcze w przyszłym roku w pełni przetestowanej szczepionki przeciw eboli. Pierwszy w Stanach Zjednoczonych przypadek zarażenia ebolą potwierdzono w Teksasie. Pacjent, którego tożsamości oraz narodowości nie ujawniono, przebywa obecnie w szpitalu w Dallas. Objawy chorobowe pojawiły się u niego kilka dni po przylocie z Liberii, gdzie odwiedzał rodzinę. Władze zapewniły, że pacjent nie był chory podczas lotu, a przed wejściem na pokład samolotu został poddany kontroli i nie stwierdzono u niego gorączki. Ponieważ ebola nie zaraża, dopóki nie rozwiną się jej objawy, wyklucza się możliwość, by pacjent zaraził kogoś podczas lotu. Od czasu przyjazdu mężczyzna nie wymiotował i nie miał biegunki, a zatem nie ma mowy o żadnym narażeniu. Naprawdę myślę, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby każdy pracownik służby zdrowia, który miał z nim kontakt w piątek lub sobotę, mógł się zarazić. Czworo członków rodziny, z którą kontaktował się zarażony, zostało objętych kwarantanną. Na razie nie ma u nich objawów choroby, nie mają gorączki i czują się dobrze. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia przyspiesza pracę nad udostępnieniem na masową skalę szczepionki przeciw eboli. Eksperci starają się w ciągu paru miesięcy dokonać tego, co normalnie zajmuje od 2 do 4 lat. Jednak nawet przy maksymalnym wysiłku pierwsze znaczące dawki szczepionki będą dostępne dopiero pod koniec pierwszego kwartału 2015 roku. Musimy coś zrobić teraz. Jedynym sposobem jest badanie leków i sprawdzanie, czy działają i czy coś się zmienia. Zwykle badania kliniczne trwają wiele lat. Teraz po prostu nie możemy sobie na to pozwolić i tak długo czekać. Obecna epidemia eboli, największa od odkrycia tego śmiercionośnego wirusa w latach 70., wybuchła w marcu bieżącego roku. Na koniec przenosimy się do Hongkongu. Tam trwają prodemokratyczne protesty. Studenci, którzy stoją na ich czele, unikają jednak konfrontacji z policją. Wcześniej grozili m.in. okupacją budynków rządowych. Podkreślili też, że są gotowi do rozmów z rządem na temat reform demokratycznych. Studenci grozili, że jeśli w czwartek do północy czasu lokalnego szef chińskiej administracji w Hongkongu nie poda się do dymisji, to zaostrzą protesty i będą zajmować budynki rządowe. Jednak szef administracji nie ustąpił z funkcji, a studenci nie spełnili swoich gróźb. Podkreślili natomiast, że są gotowi do rozmów z rządem o reformach demokratycznych. On wie, o co uczniowie proszą i o co ludzie proszą. Jednym z postulatów jest to, że ma podać się do dymisji, ale on jest zdecydowany i nie rezygnuje. Nie sądzę, że jest szczery. Tymczasem władze w Pekinie powtarzają, że protesty w Hongkongu są nielegalne. Nie zamierzają także ustępować protestującym. Podkreślam, że policja nie będzie tolerować nielegalnego zajmowania okolicznych budynków rządowych. Policja chce nakłonić protestujących do zachowania spokoju i powściągliwości. Blokowanie budynków rządowych będzie utrudniać oficerom wykonywanie swoich obowiązków, co może prowadzić do poważnych konsekwencji.
Prodemokratyczne demonstracje, najpoważniejsze odkąd Pekin przejął kontrolę nad byłą brytyjską kolonią, rozpoczęły się w Hongkongu pod koniec września. Protestujący domagają się nie tylko odwołania szefa lokalnej administracji, ale także zmian w prawie wyborczym. To były informacje dnia. Przed nami prognoza pogody, a ja czekam na Państwa o 10:00. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. A na początek zobaczmy, jak będzie się kształtowała sytuacja synoptyczna w Europie. Nad Wyspami Brytyjskimi, nad Rosją i na południu kontynentu widoczne są układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pozostała część Europy znajduje się w zasięgu pola podwyższonego ciśnienia. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wyż z nad Białorusi. Nad wschodnie regiony kraju napływać będzie chłodniejsza z północy, a nad zachodnie cieplejsza masa powietrza z południa. Piątek w pasie od Hiszpanii przez Niemcy, Polskę aż po zachodnią część Rosji przyniesie słoneczną pogodę. Dużo chmur pojawi się nad Bałkanami. Na termometrach zobaczymy 15 stopni w Warszawie, około 20 w Berlinie, do 27 w Rzymie. A już teraz zerknijmy na mapę naszego kraju. I tu mam dla Państwa bardzo dobre wiadomości. Dziś aura w całym kraju będzie pogodna. Na niebie pojawi się dużo słońca. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe. Więcej chmur może pojawić się jedynie w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. I tam może pokropić deszcz. Temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości odnotujemy na północy oraz na zachodzie kraju. Około 17-18 stopni. Na pozostałym obszarze przeważnie od 12 do 15. Wiatr słaby, okresami umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie zacznie spadać. Na barometrach zobaczymy około 1029 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę. Więcej informacji tuż po godzinie 10. A przed nami szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.